No wydaje mi się, że rywalizacja zawsze powinna być zdrowa i a te punkty, które były wcześniej, tam były mocne kontrowersje, później wmieszała się w to kapituła, też były kontrowersje, więc no kilka tych lat mieliśmy naprawdę zamieszanie. Od teraz już jest tylko kapituła, nie ma liczenia punktów, więc no tutaj złoty medal mistrzostw świata jak najbardziej jest numerem jeden. No był tylko jedyny złoty medal, więc no spodziewałem się, że te złote kolce znów wrócą do mnie. No jest to moja trzecia wygrana w tym plebiscycie, no jedziemy po dalej. Po więcej. Bardzo dobre mieliśmy przygotowania. Naprawdę chciałbym mieć takie same w przyszłym sezonie. Sezon był mocno średni i dopiero pik przyszedł na Mistrzostwa Świata tam, gdzie miał być. No, walczyłem trochę ze sobą, nie byłem poukładany technicznie w porównaniu do mocy, którą miałem. No to zdarzają się takie rzeczy. Byłem w końcu zdrowy, potrenowałem trochę więcej, trochę ciężej i stąd te zawirowania. W przyszłym sezonie na pewno nie będzie już takich problemów, bo do tego wszystkiego zdążymy się przyzwyczaić, będziemy mieć więcej czasu na szlifowanie i naprawdę uważam, że młot może latać o wiele dalej. Zawody są dokładnie takie same jak każde inne od strony rzucania, czyli po prostu wchodzimy, rzucamy i wygrywa najlepszy. No, na ten moment jest tak, że to rywale muszą na mnie patrzeć i muszą mnie pokonać, ja mam robić swoje, więc to jakby o wiele mniej mam tego stresu związanego z tymi zawodami, bo wygrywam je. Jak widać, no nie trzeba mieć fantastycznego sezonu. Zresztą dwa lata wcześniej mieliśmy ten przykład. No ja wygrywałem z Wojtkiem, miałem najlepszy wynik na świecie, wszystko szło i na igrzyskach Wojtek wygrał, ja byłem trzeci. Tutaj Wojtek wiódł prym przez cały sezon, ja gdzieś tam się pokazywałem, ja wygrałem Mistrzostwo Świata, Wojtek był drugi, więc no mieszamy się i miejmy nadzieję, że akurat na Mistrzostwach Świata to ja zostanę pierwszy, bo fajnie by było ten szósty tytuł zdobyć, a później walczyć o siódmy, bo to już byłoby coś naprawdę na skalę światową i wpisanie się do tego sportu jako legenda. Na pewno będę szykował się tylko pod Mistrzostwa Świata, jeżeli chodzi o pik. Wiadomo, będzie to bardzo długi sezon, więc podejrzewam, że wyniki pojawią się już dużo wcześniej. No czerwiec, lipiec też wypadałoby postartować. Więc no nie ukrywam, że będę szykował się na początek sezonu, żeby dobrze zacząć, żeby być pewnym siebie. A później przed Mistrzostwami Świata będziemy mieć dosyć długą przerwę, więc będzie czas na to, żeby się przygotować i to wszystko doszlifować.